Erupcja wkroczyła w nową fazę La Palma. Wulkan Cambrevieja wyrzuca okruchy na 800 metrów. Wulkan Cambrevieja na kanaryjskiej wyspie La Palma wszedł w najbardziej eksplozywną fazę, informuje hiszpański Krajowy Instytut Geograficzny INK. Wydostające się z krateru okruchy wulkaniczne wyrzucane są na odległość do 800 m. Cambrevieja na La Palma jest aktywny od 19 września. Jak poinformował Itahisa Dominguez z Wydziału Sejsmologii INK, wejściu wulkanu w fazę największej erupcji towarzyszy zmiana tekstury lawy, która stała się bardziej kleista. Według hiszpańskiego Instytutu Badawczego nasilona podczas ostatniej doby liczba wyrzucanych z krateru okruchów wulkanicznych oraz innych materiałów piroklastycznych zmieniła też wygląd krateru. La Palma. Odnotowano trzęsienia ziemi od północy w rejonie Cambrevieja, zarejestrowano też ponad 30 trzęsień ziemi, z których najsilniejsze wyniosło 3,9 stopni w skali Richtera. W poniedziałek na La Palmie sejsmolodzy potwierdzili ponad 100 wstrząsów, zaznaczając, że ich rosnąca liczba ma związek ze wzrostem aktywności Cambrevieja. Dym wulkaniczny z La Palmy. Tymczasem portugalskie służby potwierdziły, że w niedzielę i poniedziałek zanotowano na atlantyckim archipelagu Azorów podwyższoną ilość dwutlenku siarki w powietrzu, związaną z nadejściem dymu wulkanicznego z La Palmy. We wtorek rano gazy i pyły emitowane przez Cambrevieja dotarły z kolei nad Karaiby.